Witam Państwa. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby zobaczyć od strony fitopatologicznej stan plantacji. Jesteśmy tuż po okresie mrozów, relatywnie dużych amplitud temperatur i relatywnie bardzo wysokich i relatywnie niskich temperatur w nocy. To pierwszy dzień, w którym możemy wejść w pole. Teoretycznie moglibyśmy wjechać pole, bo temperatura jest na poziomie kilku stopni i chcielibyśmy wjechać pole, natomiast warunki wieczne nie pozwalają. Spróbujemy opisać tę sytuację, którą w tej chwili mamy od strony fitopatologicznej. Czyli to, co możemy stwierdzić makroskopowo, czyli jednym słowem gołym okiem. Później również my sprawdzimy, co się dzieje pod mikroskopem. Będziemy również pobierali próby, żeby sprawdzić ewentualnie, jakie kultury się rozwiną na szalkach Petriego z tych roślinek. Co tu widzimy bardzo niepokojącego? Oprócz tego, że widzimy, że ta pszenica jest w szoku termicznym, świadczą o tym te antocyjanowe przebarwienia, to widzimy, że jak rozgarniemy łan, rozgarniemy roślinki w ten sposób, to ukaże się nam spód tych najstarszych liści. Te najstarsze liście, które w tej chwili prawie w 100% są znekrozowane. One fizycznie są prawie w całości albo w większości martwe, niestety. Podnosząc je, to w zasadzie zobaczymy, że tu jest bardzo dużo piasku, resztek gleby. I moglibyśmy to opisać jako zjawisko naturalne, normalne. Niestety tak nie jest. Nawet gołym okiem, kiedy weźmiemy taką roślinkę, wyrwiemy te liście, to przy dobrym wzroku albo dysponując lupą widzimy, że te martwe liście, one są zaatakowane przez sprawców septoriozy liści. Zobaczymy to później pod mikroskopem, zobaczymy obraz mikroskopowy, ale przy mocnym, dobrym wzroku możemy zobaczyć tutaj charakterystyczne pycnidia dla septoriozy. Jest to sytuacja specyficzna albo dla tego regionu, albo konkretnie dla tej odmiany. Dlaczego tak sądzę? Bo kiedy patrzyłem na poletka z tyłu za mną, gdzie są inne odmiany, i takiej sytuacji nie ma. Tak samo na polach produkcyjnych dookoła. Stąd też sądzę, że jest to czynnik odmianowy, czynnik specyficzny. W innych lokalizacjach, w innych częściach Polski nie widziałem aż tak dużego porażenia septoriozą. Czyli ten spód, który wydaje się nam, że ma martwe roślinki, dlatego że po prostu one naturalnie, martwe liście, po prostu dlatego że one naturalnie zamierają, one nie zamierają naturalnie. Ich zamieranie jest spowodowane silnym i wczesnym rozwojem sprawcy septoriozy liści i to jest jak to określiłem wcześniej, jest to sytuacja szczególna. Mamy tu jeszcze jedno zagrożenie. Tym razem jest to sytuacja powszechna, którą oceniam i stwierdzam, identyfikuję w całym kraju, w różnych częściach Polski. To jest silne porażenie sprawcami chorób pochodzenia fuzaryjnego. Mamy tutaj to, co możemy makroskopowo teraz ocenić, to określenie porażenia fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła. W wypadku tej rośliny tutaj, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła zaatakowała w ten sposób, że nie tylko, skutkiem czego nie tylko będą kłosy płonne, czyli nie wydające kłosów i żadnego plonu, ale widzimy już tu ewidentną sytuację, w której fuzaria dokonują redukcji rozkrzewień, tych najsłabszych rozkrzewień. Ja sobie pozwolę teraz wyrwać tę roślinę tutaj, jeśli mi się uda. O jest, udało się. Zobaczcie, to jest efekt marginalny, krańcowy, kiedy dochodzi do zamierania całego rozkrzewienia. Fizycznie tego już nie będzie, za chwilę go nie będzie, to wyschnie, to będzie martwe fizycznie, to w zasadzie już jest martwe. A to związane jest z występowaniem fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła. To jest efekt krańcowy oczywiście. Najczęściej mamy sytuację, w której
ten grzyb się wolni trochę rozwija, atakuje powoli poszczególne tkanki. Widzimy, odsunęliśmy pierwszą warstwę, teraz mamy drugą i już widzimy, że ten grzyb jest tutaj, w tym miejscu. I to nie jest łamliwość, to jest fusarina zgorzel. I dalej będzie atakował głębsze warstwy, aż dojdzie do tkanek przewodzących. I wtedy będzie albo nekrozował całą roślinę, albo się też systemicznie przenosił w górę, powodując systemiczny rozwój chorób fuzaryjnych, tej fuzarium, czy to liści, czy najgorsza jest oczywiście fuzaria z okłosów. Pytanie, co z tym zrobić, z takiej, tego rodzaju sytuacji? Oczywiście oprócz odpowiednich zabiegów ochrony roślin, no kłania się tutaj efekt wyrównania łanu i ten efekt wyrównania łanu możemy uzyskać przez zastosowanie etefonu, czyli autoauksyny. Najlepiej byłoby w programie. Wtedy to oś było najmocniejsze, ulegnie przyhamowaniu, damy lepsze szanse do wzrostu, do rozwoju tych słabszych źbeł. Tak się możemy w ten sposób ratować. Jeżeli te roślinki zostawimy w takim stanie przez długi okres, poza ochroną, zobaczcie tutaj, jak to jest mocno zaatakowane, poza ochroną, to dojdzie do przegryzania, tak zwanego, mówiąc potocznie, tkanek zdrowych przez grzyb, no i do ograniczania transportu przez tkanki przewodzące wody i soli mineralnych. I to jest zjawisko powszechne w całej Polsce. I dlatego, układając programy ochrony roślin, staram się tworzyć w ten sposób, aby w każdym zabiegu ten czynnik ograniczający fuzaryjne choroby pochodzenia fuzaryjnego występował. I zaczynamy już od zapraw. Tam też musi być komponent fuzaryjny, żeby to zjawisko maksymalnie ograniczać. Pytanie teraz, co z innymi chorobami? Ja wspominałem, że tu mamy septoriozę. Prawdopodobnie w niedługim czasie pojawią się tutaj, w zależności od warunków, z różnym nasileniem rdze. Z tego doświadczenia, które tutaj mam, no to może się pojawić rdza żółta i to relatywnie wcześnie, rdza źbłowa, i z tym sobie radzimy. Preparatami, którymi dysponujemy, zwykły tebukonazol, najlepiej w formulacji 500 SC, świetnie sobie radzi z tymi rdzami, które w tej chwili w kraju występują. Natomiast co z łamliwościami? Tworząc programy do pierwszego zabiegu, konstruuję w ten sposób, żeby nie tylko ograniczać fuzaryjne zgorzele podstawy źdźbła, ale żeby również brać pod uwagę możliwość wystąpienia łamliwości, sprawców łamliwości podstawy źdźbła. I wiemy, że część tych sprawców, jeden z gatunków atakuje bardzo wcześnie na wiosnę, a drugi relatywnie później, dlatego że ma większe wymagania temperaturowe. Dlatego jeszcze raz wracam do mieszanin zbiornikowych, czy też rozwiązań na T1. One muszą zawierać komponenty również na łamliwość. Dlatego że jeżeli my ograniczymy rozwój tych sprawców pochodzenia fuzaryjnego, co jest dosyć trudne, ale załóżmy, że nam się to uda, to w to miejsce mogą wejść łamliwości. Jeżeli my skonstruujemy program ochrony roślin, który nie będzie uwzględniał komponentu na sprawców łamliwości, co to może być? To może być na przykład cyprodynil, to może być na przykład protiokonazol, to może być na przykład prochloraz. W zasadzie większość wymieniłem, albo te główne. No to wtedy może się okazać, że jedną chorobę zwalczymy, a innej otworzymy pole do rozwoju. Czyli jeszcze raz, fuzaryjne zgorzeli podstawy źdźbła, główne zagrożenie, septoriozy, rdze, łamliwości. Z tego punktu widzenia ja nie widzę tu wielkiego zagrożenia, jeżeli chodzi o mączniaka, dlatego że te programy, które mają mieszaniny zbiornikowe różnych środków, albo też mieszaniny fabryczne, one zawierają już dosyć dużo ilości substancji aktywnych, więc akurat komponenty mączniakowe to ja wykorzystuję tylko do celów interwencyjnych, wtedy, kiedy rzeczywiście natrafimy na specyficzną sytuację. Te rozwiązania, które polecamy jako Invigo, to uważam, że dosyć dobrze kontrolują mączniaka i tylko w specyficznych sytuacjach tam wykorzystujemy ewentualne komponenty lokalnie do jego zwalczenia. Nasze mocne strony, jeżeli chodzi o programy, to są rzeczywiście fuzaria. Jeszcze raz, fuzaria to jest główne zagrożenie. Oczywiście rdze, i musimy brać pod uwagę, że mogą występować w niedługim czasie tej rasy bardziej agresywne niż te, które mamy. No oczywiście septoriozy i oczywiście
późniejszym okresie, kiedy będą wyższe temperatury, to brunatne plamistości liści. Najważniejsze, aby podążać za tymi mieszaninami zbiornikowymi, które rekomendujemy, nie zmniejszać dawek, dlatego że to jest wszystko dopracowane w szczegółach i chodzi o to, żeby też nie zastosować takich komponentów w ilościach podprogowych, które spowodują, że patogen się będzie rozwijał albo nie zostanie dobrze zwalczony w późniejszym okresie, albo nabierzemy sobie, nazbieramy sobie, albo też sprowokujemy sobie zagadnienie odporności, chociaż przy naszych mieszaninach zbiornikowych to ryzyko jest rzeczywiście bardzo niewielkie, dlatego że jak zapewne zauważycie albo zauważyliście, te mieszaniny zbiornikowe są bogate. Bogate nie tylko w substancje aktywne, ale i ich rodzaje. I staramy się ich mieszać, staramy się mieszać te komponenty odpowiednio i uważać na to, żeby nie powtarzać w technologii po sobie podobnych komponentów, a jeżeli już musimy, to żeby ten komponent dodatkowy był z innej grupy chemicznej. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ta sytuacja się w niedługim czasie poprawi i będzie możliwość wjazdu tutaj jak najszybciej, dlatego że rzeczywiście sytuacja, szczególnie od strony fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, jest krytyczna.